Z każdym wydechem Twoje ciało rozluźnia się coraz bardziej i bardziej. Poczuj, jak uwalniasz wszystkie troski, zmartwienia. Twoja głowa robi się przyjemnie pusta. Myśli odchodzą. Twój umysł staje się spokojny, wolny. Ja będę liczyła od 10 do 1, a ty będziesz relaksował się jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. 10. Czujesz, jak twoje ciało robi się coraz cięższe. I z każdym wydechem schodzisz głębiej i głębiej. Twoje ciało wycisza się i relaksuje całkowicie. Czujesz, jak twoje mięśnie zasypiają, a ty zapadasz się coraz głębiej i głębiej. Od tej pory dźwięk wypowiadanych cyfr relaksuje cię jeszcze bardziej. 4. Teraz już pozwalasz sobie całkiem głęboko zejść w stan relaksu. Ciężko. I teraz policzę od 1 do 3. Kiedy powiem 3, pójdziesz do jakiegoś wspomnienia. 1, 2, 3. Jesteś Andrzeju. Co sobie przypominasz? Dzieciństwo. Co dokładnie widzisz? Zaobserwuj. Co to jest?
Wejdź w ten obraz. Wejdź w niego. Co widzisz dokładnie? A co z dzieciństwa widziałeś? Pieś? Tak, przebłyskło się tak. To jest miejsce, w którym się wychowywałeś? A wejdź do tej wioski i zobacz siebie w jakiejś radosnej sytuacji. Najbardziej szczęśliwy moment w twoim życiu. W tamtym momencie. Jesteś małym chłopcem. Jak składam, gra w piłkę. I patrzysz na siebie z góry. Jak jesteś ubrany? Co masz na sobie? A co odczuwasz? Jaka informacja do ciebie przychodzi? Koszulka taka zielona. To prawda. Jak się czujesz tam, kiedy biegasz po tym boisku i grasz w tą piłkę? Dobrze, dobrze się czuję. Z kim grasz tę piłkę? Z kolegami ze wsi. Ilu ich jest? Osiem. Idź dalej w tej scenie do ważnego momentu. Na trzy. Jeden, dwa, trzy. Co teraz odczuwasz? Jakie informacje do ciebie przychodzą? Tak, jakiś strach przyszedł. Skąd ten strach przyszedł? Nie, chyba że muszę iść do domu. Dlaczego się boisz wrócić do domu? Dlaczego ten mały chłopiec boi się wrócić do domu? Czego się boi? Idźmy do przyczyny jego lęku. Idźmy do tego, czego on się tak panicznie boi w domu. Na trzy. Jeden, dwa. Trzy. Kłótni rodzinnej. Kłótni rodzinnej. Kto się z kim kłóci? Rodzice się kłócą? Tak. Tata z mamą. Co ty odczuwasz jako mały chłopiec? Co odbierasz od nich, kiedy oni się kłócą? Jaką... Przepraszam.
Przerażenie. Gdzie masz w sobie to przerażenie? Gdzie jest w tym małym chłopcu to przerażenie? W której części ciała to przerażenie się zapisuje u tego chłopca? Brzuchu. Powiedz mu, żeby je wyciągnął. A czy poczucie winy też ma, że czy czasem nie przez niego się kłócą? Nie. Dobrze. A zobacz teraz tę sytuację energetycznie, kiedy rodzice się kłócą. Gdzie ta energia idzie? Widzisz to, czego oczy fizyczne nie widzą. Patrzysz na te kłótnie z góry. Jakbyś był kamerką. I widzisz energetycznie, jaką energię produkują w momencie kłótni rodzice. Mi przychodzi jakąś szarą. Jeszcze raz powtórz, Andrzeju, że nie. Tak mi przychodzi, że szarą. Szarą Taka szara. energię. A jakbyś mógł nazwać tę energię, to jaki to jest rodzaj energii? To jest złość, nienawiść, lęk. Nazwij tę energię. Co to jest za energia? Co produkują? Bardziej nienawiść. Nienawiść. I gdzie ta nienawiść idzie? Gdzie ta energia idzie? Wychodzi z nich na zewnątrz? No, przychodzi mi, że nie. Zostaje w nich w środku? Że zostaje w nich. Dobrze. To teraz wychodzimy z tego miejsca, z tej kreacji, Andrzeju, i idziemy do momentu, kiedy masz 14 lat. Jesteś na obozie letnim i tam poznajesz pewną dziewczynę, w której się zakochujesz. Organizowany jest tam ślub. Chcę, żebyśmy poszli do tej sytuacji. 1, 2, 3. I patrzysz na tę scenę z góry, na siebie, na swoje ciało, na siebie, kiedy masz 14 lat. I powiedz mi, co widzisz. Jesteś jak kamerka. Widzisz wszystko bardzo dokładnie. No, widzę siebie, widzę ją. I teraz popatrz energetycznym wzrokiem, co się tam dzieje na poziomie energetycznym, kiedy jest ten ślub organizowany, kiedy się zakochujesz w niej wtedy, w tamtym momencie. Co się dzieje na poziomie energetycznym, nie fizycznym? Co widzisz? Co się tam dzieje? Jakieś przyszło mi powiązanie. Jakie powiązanie? Wejdź w to. Wejdź w to i chciej to zobaczyć. Co widzisz? Co odczuwasz? Kiedy bierzecie ten ślub pseudo,
Co się, tak? Nic nie czuję. A co obserwujesz, co widzisz? Co odbierasz, jaką energię odbierasz w tamtym momencie? Określ tą energię. To jest coś pozytywnego dla ciebie? Odbierasz to jako pozytywne energię, pozytywną energię? Dla mnie jest pozytywna. Jest pozytywna czy nie? Tak, przyszło mi, że jest pozytywna. A skąd ta informacja przyszła do ciebie? Idź do źródła tej informacji. Stań przed tą przyczyną tej informacji. Kto tę informację ci przysłał? Od kogo dostałeś tę informację? Kto to jest? Jak odbierasz źródło tej informacji? Co odbierasz, Andrzeju? Z taką pustkę poczułam. Pustkę poczułeś? A w której części ciała poczułeś tę pustkę? Na górze poczułam. Na górze, ale gdzie w głowie? No tak. Taka mi się zrobiła przestrzeń wielka. W której części głowy? Z przodu, czy z tyłu, czy w środku w głowie? Bardziej z przodu. Każ tej energii wyjść i stanąć przed tobą. Ma stanąć przed tobą na trzy. Jeden, dwa, trzy. Kto to jest? Postać, ale nie widzę wyraźnie. Ma podejść bliżej. Boisz się jej? Co czujesz, jak patrzysz na tę postać? Jaką odbierasz? No, trochę poczułam strach. Gdzie masz sobie ten strach? Nie możesz się jej bać. Gdzie masz w sobie ten strach? No na rękach czuję najbardziej. Wyrzuć ten strach. Wyrzuć do portalu, wyrzuć go. Otwórz sobie portal i wyrzuć go. Szczepnij ten strach. Poszukaj w ciele, czy jeszcze jest jakiś lęk, dyskomfort w związku z tą postacią. Poczucie takie, przekonanie, że jest ktoś wyższy, większy od ciebie, silniejszy. Przekonanie, że coś ci grozi. Masz w sobie takie przekonanie? Odczuwasz je, kiedy o nich mówię? Andrzeju? Coś jest jeszcze. To wyciągaj, wyciągaj. Na zewnątrz. Do portalu. Asiu, powiedz mi, co wychodzi. Wychodzi taki czarny szlam, długo ciągnąca się energetycznie maś. Czym jest ten szlam?
Ma to około metra. To tak jakby jest też przypisane, nazwałabym to zakłóceniem w ciału. Czyli coś, co będzie też dekoncentrować i przekierowywać na pewną drogę. To troszeczkę inaczej tutaj Andrzej określił, ale to jest to. Czyli to pochodzi od tej osoby, Tak, to w ogóle którą on miało za widzi. zadanie Drodka, żeby przemieszczać się w ciele, ale nie tak jak on to opisał, że on to wyjął, tylko jakby tak objąć konturami ciało subtelne i fizyczne, czyli tak jakby opleść, czyli zrobić tak jakby kukłę, konturową kukłę z człowieka. Wyrzucasz to Andrzeju do portalu. Całą tą Żeby energię. miało to, mogło to mieć kontrolę, to musiałoby objąć całe kontury ciała w tym momencie, nie? No ale tutaj nie ma na to szans, bo już Tak. jest odkryta. A czym była ta pustka, którą on mówił, że w głowie ma? To znaczy, no tutaj już celowo było informacje przesłonięte, Ja żeby wiem, ja wiem, nie ja mógł wiem. powiedzieć tak, jak to było. To celowe działanie, wpływ mentalny, który spowodował, że on nie potrafił też powiedzieć tak. Ona wie, że jest odkryta w tym momencie, ale nie chce też tak jakby się poddać, czyli Tak, próbuje dziewczyny chce wojować się, z nami, tak? próbuje I tym walczyć. bardziej też stawiać się tutaj jemu, tak? Andrzeju, zobacz teraz, jak jesteś połączony, jakim kanałem z tą osobą, która tam stoi. Zobacz, jak to połączenie wygląda. Widzisz to połączenie? I czujesz to połączenie w swoim ciele, to przyłącze, które masz między tobą a tą osobą, która tam stoi. Gdzie odczuwasz to połączenie? W której części ciała? Co odbierasz? Coś mi przyszło, że brzuch. Brzuch. I jaka energia idzie? Ona idzie do brzucha czy z brzucha? Chyba raczej z brzucha. Z brzucha. I teraz dotknij tej energii i określ, co to jest za energia. Jaką energię oddajesz tej osobie, która tam stoi? Co wychodzi z brzucha? Jaki rodzaj energii? Dotknij tego, to twoje. Co wychodzi? Chyba radość. Tak mi przyszło. Radość. Co jeszcze oddajesz jej oprócz radości? Są jeszcze jakieś połączenia? Tylko brzuch? A sprawdź głowę. Zwłaszcza tył głowy, Dorotko. Tak. On z każdej strony tą głowę sprawdź. Zobacz, jak wpływa na twoje myśli. Popatrz na siebie z zewnątrz, na twój proces myślowy. Czy te myśli są twoje? Czy ona tam macza palce? Zobacz, co się dzieje w twojej głowie. No tak mi przyszło, że coś tam robi. A zobacz, co Myślę. robi. Wejdź w tą głowę i zobacz sytuacje, w których coś robi z myślami. Chcę, żebyś się do tych sytuacji cofnął. Ostatnia taka sytuacja. Jak na ciebie wpływa?
Powiedz mi, co widzisz. W jaki sposób manipuluje mentalnie i wpływa mentalnie na ciebie? Jakie to są sytuacje? Co widzisz? Co odbierasz? Nie widzisz kompletnie niczego? Nic ci nie przychodzi? Przychodzi czy nie, Andrzeju? No to przyszło mi chyba, że to rozmawianie z kobietami. Utrudnione to, że masz taką blokadę na kobiety? Takie mi przyszło. Asiu, co jeszcze widzisz oprócz tego? To znaczy, no tu typowo przeblokowany ma ten przekaz, to jest blokada jej w tym momencie, żeby on nie powiedział tego, bo Andrzej bardzo dobrze widzi, bardzo dobrze tak, czuje. Oczywiście, że tak. Tutaj no życzenie jej jest takie, tej istoty zdemonizowanej o płci kobiecej, którą tutaj mamy, żeby w żadnym aspekcie życia jemu się nie ułożyło. Nie wiem, Dorotko, czy mówić to, czy będziemy jeszcze cofać się do tego, jak to się stało, jak uważasz, czy powiedzieć, bo... To już powiedz teraz. Jak ona się pojawiła? Pojawiła się przejmując ciało dziewczyny też na obozie, z którą tak jakby miał Andrzej powiązanie. Ona te ciała potem zmieniała, przeskakiwała z ludzi na ludzi i na różnych ludzi. I sytuacja też ostatnia przez internet też dotyczy jej. Tak. A zobacz, jak ona mentalnie na niego wpływała. Wtedy, właśnie mentalnie. Tutaj z tyłu głowy jest otwarte takie łącze, kanał dlatego jest zwróciłam, jest otwarty kanał. W brzuchu natomiast i te dolegliwości żołądkowe, ten brak apetytu, który też Andrzej, no to można by to i nerwami wytłumaczyć, ale nie zupełnie. Te przyłącze w brzuchu, w tym momencie już ono straciło na wartości, dlatego że ona tak jakby je przestała z niego korzystać, czyli ono jest nieaktywne, ale tylko dlatego, że ona tak jakby przestała ciągnąć, bo widziała, że jest włapana tu w tym momencie. Aha, ale dlatego. Jest bardzo gruba, nazwałabym to rura, i ta skóra, tak jak jest to wpięte w brzuch, jest bardzo napięta i taka bardzo, wiesz, twarda. Więc to jest jej działanie. On po prostu pewne rzeczy ma nie mówić. Zależy jej na tym, żeby go no, zniszczyć, ja bym nazwała to tak. Doprowadzić do ruiny psychicznie, doprowadzić do ruiny zdrowotnie i na pewno żadne relacje z kobietami i wręcz on nawet nie są momenty, że on chciałby z jednej strony kogoś poznać, ale z drugiej tak jakby nie chce, czyli sam jest zagubiony, więc ona tutaj działa, że on ma być sam. Na tym tu jej go zależy. Chce, tak. Finansowo też blokuje go bardzo, utrudnia mu wszystkie rzeczy, utrudnia mu też i sen, utrudnia mu rzeczy takie, takie myślenie. Te stany on po prostu, lękowe, Asiu. Stany lękowe. Ten smutek, taka niechęć do życia, tak. Brak, to też ona. To wszystko jest czyli jej. Można powiedzieć, że wszystko jest tutaj jej. Wszystkie na wszystkie aspekty życia jego wpływa i stara się po prostu go na każdym kroku zranić. A jak widzisz, Asiu, ciało subtelne Andrzeja? To znaczy ciało subtelne wygląda dosyć dobrze, oprócz okręgu, które ma tak jak to się nazywa, ojej, jak okrąg taki na wysokości pasa. Dobra. To jest jej. A jaką to pełni rolę? Jaka to funkcja jest? No to jest też ochrona, żeby też zabezpieczyła się przed podpięciem innych bytów.
zabezpieczyła się przed ochroną taką, żeby nikt nie wykonał jemu jakiejś pracy, która mogłaby go wspomóc, czyli typu ezoteryczna, że jest od razu blok. A powiedz mi jeszcze, jak już mówimy o ezoteryce, co tutaj się udało tej pani uzyskać przy tej pracy energetycznej, która była robiona w tym roku, w połowie no, roku? Pani jest na tyle podpięta, że jakby mogła, to by pogorszyła, energetycznie pogorszyła, ale nic tutaj to nie zadziałało na dobre, czyli nie Czyli dało to efektu rady. żadnego, nie było żadnego Nie, efektu. byłby gorszy, gdyby nie podpięcie, jakie Andrzej miał, to w tym Miał. momencie miałby, Jeszcze uważam, gorzej. gorsze podpięcie niż ma w tym momencie. No To to tylko może to. nawet lepiej, że tak się stało. Czyli ona w ogóle nie wyłapała tej istoty demonicznej. To znaczy, Dorotka, nie chcę osądzać, nie chcę oceniać, ale w moich oczach wygląda to tak, jakby ta pani w ogóle nie skupiła się na tej pracy i ja nie widzę żadnego efektu, tak jakby ona tej pracy nie wykonała. Dobra. A to jak to się stało, że mimo tego zabezpieczenia tutaj, którą zrobiła Ligia, tego okręgu przed pracami energetycznymi, Andrzej jednak zdecydował się na tę pracę energetyczną? No, ciało subtelne też ma wolną wolę. Na szczęście jeszcze ją ma, ponieważ gdyby mu to zablokowała, ona nie spodziewała się w ogóle tutaj, bo mamy do czynienia z kobietą, nie spodziewała się, że on tak jakby odważy się na takie coś znowu. Czyli kompletnie nie brała tego pod uwagę, bo wiedziała, że wcześniejsze prace nie przyniosły takiego efektu, więc nie spodziewała się, nie zwracała też uwagi na jego ostatnio poczynania, więc chyba wydaje mi się, że przegapiła po prostu. Rozumiem, czyli zrobiłaś się mniej uważna. Zrobiła się mniej A jeszcze uważna, bo już uważała, że ostatnią nie tą ma czego sytuacją pilnować. myślała, że go na tyle dobiła, że ma go już w rękawie. Właśnie o to chodzi. Właśnie ona też nie przewidziała takiego odwetu z jego strony, bo wydawało jej się, że ma go w rękach, trzyma go jak asa w rękawie i to tyle. I koniec, nie? A tu Dobrze. jakoś jej jednak odważył się postawić i pracować nad sobą i o siebie zawalczyć. Dokładnie. Andrzeju, chciałabym, żebyś teraz wyraził intencję zamknięcia wszystkich kanałów tej pani energetycznych, czyli teraz żadna energia nie wchodzi Dorotko, ani ja nie na wchodzi. Sekundkę przejdę do Dobrze. łazienki, jak mogę, dobrze? Dobrze, dobrze. Zamykasz wszystkie kanały, czyli to z tyłu głowy, wszystkie kanały w głowie, w całym ciele, jeżeli miałeś otwarte tam w brzuchu, wszystko zamykasz, wszystko zamykasz. I powiedz mi, co się dzieje, kiedy zamykasz te kanały. Ona już nie może się do ciebie dostać teraz, w tej chwili. Ani nie może ci żadnych myśli przesyłać, nic nie może zrobić. Co się zmienia, kiedy to robisz? Mów mi, co się dzieje. Jestem. Andrzeju? Znaczy, jakby się nic nie zmieniło. Nie czujesz, żeby się coś zmieniło? Asiu, ja poprosiłam Andrzeja, żeby zamknął wszystkie kanały. Tak. Zamknął je, prawda? Są zamknięte, tylko on tego nie odczuje, bo on też nie odczuwał za bardzo, kiedy ona otworzyła, tylko Ach, odczuł rozumiem. Skutki. Ona działa na tyle subtelnie, że możesz nie wiedzieć kiedy. To nie jest taka zmiana, że odczujesz ją w Od ciele, razu. Więc nie wiesz, czy zamknięte, czy nie. Ale jest okej, okay, są pozamykane, tak. Dobra. Andrzeju, czy jesteś gotowy zawołać ją na tyle blisko, żeby się mógł zidentyfikować i zobaczyć? Jesteś na to gotowy? Czy jeszcze odczuwasz jakiś dyskomfort w sobie? To jest bardzo ważne. Musisz mieć taką pewność w siebie, bo jeżeli ona wyczuje w tobie jakikolwiek lęk bądź zwątpienie, jakieś takie obawy, ona to tak. wykorzysta. Nie możesz. Tu musisz wyrzucić wszystkie emocje
niskowibracyjne. Może zachowywać się w sposób irracjonalny, bardzo się śmiać, bo widzę, że taka jest jej natura. Tak, tak. Więc czy masz jeszcze w sobie jakieś energie, które byłyby niskowibracyjne w stosunku do tej pani? Chcę, żeby została w tobie tylko pewność siebie, że to ty rządzisz w swojej przestrzeni. Odczuwasz jeszcze jakiś dyskomfort w związku z nią? Na myśl, że miałaby przed tobą stanąć? Nie. Nie czujesz lęku. Dobra. To w takim razie wydaj jej polecenie, że ma podejść na tyle blisko, żebyś mógł ją zobaczyć. I powiedz mi, co się dzieje. Ty ją nie prosisz, ty jej każesz stanąć przed sobą, Andrzej. To nie jest spotkanie na randce, na pogawędce, tylko ona ma stanąć. Mów, co się dzieje. Nie widzę. Ma bo podejść. Nie przychodzi drutka. Co jeszcze jest w Andrzeju takiego, że ona tego jeszcze nie odporuje? Strach Ona i tego nie dyskomfort uważa. W klatce piersiowej i on, ciało subtelne, tak odbiera to, że boi się skutków, jak ją jeszcze bardziej rozjuszy. Czyli boi się tego, co może potem zrobić. Zemsty, tak jakby jej się boi. A gdzie ma w sobie to przekonanie, że się tak od klatki piersiowej do okolicy żołądka, że jeszcze w środku jest jednak ta pamięć po tym, że musi to może wyciągnąć. Sobie pogorszy w tym momencie. Wyciąga to przekonanie, że sobie pogorszy. Że się będzie mściła. Wszystkie te przekonania. Tak, że ona te potem przyjdzie nie wiadomo w jakiej formie, bo ona też potrafiła go straszyć za pomocą swoich pomagierów, więc nie wiadomo wiesz, co będzie potem, tak? Ma wszystko to wyciąga. Też taka czarna linia się pokazuje po prostu tam w środku i on to wyciąga. Musi teraz zobaczyć fizycznie, jak po prostu się z tym czuje, czy zeszło, czy nie, to już Andrzeju, on musi... co czułeś, kiedy twoje ciało subtelne wyciągało z klatki piersiowej i to wszystko? No trochę lżej. Lżej. Jeszcze Asiu, sprawdź. Czy jeszcze są jakieś przekonania ograniczające, że coś mu grozi? Że ktoś jeszcze w głowie jest coś takiego, co widzę zapisane bardzo, bardzo subtelnie, że na przeszłość tak jakby kogoś pozna, że ona tak jakby też rozdzieli go z kimś, kto będzie taką jego miłością, czyli że z jakąś kobietą, jaką pozna, że ona to zniszczy albo ktoś to zniszczy, wysłane przez nią. Gdzieś to w głowie jest w środku. Wyciąga to energetyczną ręką, ciało subtelne wyciąga z głowy tak, na zewnątrz. Że zepsuje, mówisz, przeszły tak, taki jakby związek czy relację jakąś fajną, taką, coś jakiego, nie? Wyrzuca. I ciało subtelne powie, czy jest gotowe jeszcze zawołać. Emocje Dorotka, bo razem z tym wyszły łzy. Wyciąga. Bardzo dużo łez, tak jakby się musiał... musiał wypłakać, ale nie jako same ciało subtelne, tak jakby jego wnętrze. Że coś wychodzi właśnie, taki, te strachy, lęki chyba idą, wiesz? Tędy wszystko właśnie. Wyciąga. Tak. Prośby też, żeby nie robić mu krzywdy, widzę, że wychodzą. Wyciąga wszystko, tu nie będziemy jej o nic prosić. To wylatuje, on tak jakby, wiesz, musiał już taki przekaz nieświadomie nawet robić do niej ciało subtelne, żeby po prostu go nie krzywdziła, żeby go nie raniła, żeby nie robiła z niego osoby, która mogłaby mieć, wiadomo o jaką sytuację chodzi, ale skutki prawne, bo to, co już ona próbowała zrobić, to było bo to, że on tutaj... wyszedłby tak. na osobę, która byłaby ukarana, bo to jest bardzo karalna rzecz, bardzo niedobra. To. Wyciąga to wszystko. Tak. Andrzeju, fizycznie jak ty to odbierasz, kiedy twoje ciało subtelne wyciąga z głowy te wszystkie zapisy, przekonania? No już lżej jest. Lżej. Jeszcze tutaj taka pamięć po tej ostatniej sytuacji, kiedy ona podstawiła się, że tak powiem, za inną też osobę i próbowała szantażem wymusić
od niego jakąś korzyść dla siebie, Pieniądze. finansową, Czyli to ona zrobiła też. Tak, ona też weszła w kolejne, ona po prostu Ciało. powiedziała, Tak, potrafi to to robić. też jest tutaj istota przeciągnięta z poprzedniej inkarnacji, dlatego ona się mści. Tu jest główny wątek. Ona podpiła się wtedy, kiedy miała taką sposobność tak naprawdę. A to teraz się do tego cofniemy. Tak, brzydko mówiąc, Dorotka chce mu dowalić. Czyli chcę ona. Dowalić. Tak, wiesz, nie ma nic gorszego niż sytuacja ta ostatnia z tymi też pieniędzmi, kiedy próbowała go szantażować, bo ona powie coś takiego, co prawnie na niego wpłynie, tak że on po prostu się nie pozbiera. I to jest sytuacja gruba. Bo jeżeli miałaby jakikolwiek dowód, a było coś takiego, co mogłoby posłużyć za ten dowód, czyli naprawdę byłby uziemiony w tym momencie. Anuluje to wszystko z głowy, tak. Wszystko wyrzuca. Tak. Wszystkie lęki. Ona to już nic nie może zrobić. Ona o tym doskonale wie. Ona go po prostu nienawidzi. Tak. Nienawidzi, ale całą sobą, ale praktycznie nienawidzi tylko dlatego, że sama sobie tą nienawiść, powiem, brzydko ubzdurała. Wyciąga to Andrzej. Dobrze. Jak już będzie gotowy na to, żeby ją wezwać, to niech powie. To znaczy, wydaje się, ciało subtelne na pewno gotowe, nie wiem, czy ciało fizyczne też, ale... Andrzeju, fizycznie jesteś gotowy, żeby zawołać Ligię, tak ma na imię Ligia. Każ Ligii przyjść. Ma przyjść. I tu już możesz się nawet wkurzyć, słuchaj. No patrz, jakie ci zgotowała, zafundowała atrakcję. Tak. Także masz prawo być wkurwiony na nią, naprawdę wkurwiony. I ma przyjść. Ma przyjść, to nie jest prośba. Ma przyjść. Bardzo stanowczo woła i musisz jej kazać, bo inaczej ona nie przyjdzie. Masz się wkurzyć, masz się tak wkurzyć za to wszystko, co ci zrobiła. Ryknij na nią, krzyknij na nią i po prostu jej nawrzeszcz, że ma to zrobić. Ona musi w tym momencie tam przyjść. Co się dzieje, Andrzeju? Nie wiem, mi się oczy zaciskają. Tak, to bo nie energetyka. Tak. Dobrze, energia, dobrze, energia. Dalej, powiedz dobrze, bardzo dawaj. Stanowczo, wołaj, tak. Wołaj ją. Ma stanąć przed tobą. Natychmiast. Natychmiast. I podnieś sobie frekwencję. Podnieś się mocno częstotliwości. Bardzo mocno podnosisz. Wyobraź sobie suwak i zaczynasz jaśnieć na złoto. Twoje frekwencje się bardzo mocno podnoszą. Nie będzie cię to tak dotykało, jak podniesiesz frekwencję. Bardzo mocno podnosisz sobie frekwencję. Teraz ty ją trochę porazisz. I ma przyjść. Będzie ci łatwiej ją też zlokalizować, jeżeli podniesiesz częstotliwości. To ty rządzisz w swojej przestrzeni, nie ona. Teraz się role zamieniły. Teraz to ona musi słuchać ciebie. Kij zawsze ma dwa końce. I powiedz mi, co się zmieniło, kiedy podniosłeś te frekwencje. No taki silniejszy się poczułem. Oczywiście, bo jesteś taki, byłeś cały czas. Jeszcze mocniej podnieś, Andrzeju. Mocno podnieś. Power is back. Na maksa podnosisz do góry. Jakie masz teraz frekwencje? Jaka cyfra ci przychodzi? Jaka częstotliwość? 100 mi przyszło. Musi być wyżej. Dawaj, do 500. Jedziemy. Dajesz, Andrzej, dajesz. 100 to jest za mało. Musisz mieć wiele wyżej. Podnosisz. Bardzo mocno energetykę podnosisz. Podnosisz. Bardzo mocno podnosisz. Asiu, jaką wibrację mam ja teraz, jak stoję tam ciałem subtelnym? O, słońce, do 1000 dojechałaś na plusie. No dobra, może tyle nie, ale dobra, podchodzę, Andrzeju, do ciebie. 950, Dorotka. Dobra, podchodzę, Andrzeju, do ciebie i chcę, żebyś przynajmniej w połowie miał, dotykam cię w prawą rękę. Dotykam cię za przedramię.
Czujesz mój dotyk? Dotykam cię. I teraz chcę, żebyś podniósł te frekwencje, żeby się tak mocno zbliżyły do moich. I podnosisz, jeszcze dajesz, jeszcze. Ty potrafisz mieć bardzo wysokie częstotliwości, Andrzej. Mhm. Naprawdę. Potrafisz. I twoje naturalne częstotliwości są takie. Jakby było niskie, to by już ci dojechała, powiem brzydko. Ty potrafisz mieć takie frekwencje. Dawaj, wyrównaj do moich. Wyrównaj do moich. Możesz sobie z eteru pobrać energię. Wyrównaj do moich frekwencji. I na trzy masz takie same jak ja. 1, 2, 3. I powiedz mi, jak teraz się czujesz. Dobrze. Mhm. I teraz każ jej podejść. Ja stoję, Asia też stoi obok, tak. Ma podejść. Jesteśmy tutaj z tobą razem, nie bój się jej, bo niczego tam nie odwiedzi. Ona ci tutaj nic nie może zrobić, nie. Bo ona wie, że już jest na przegranej pozycji. Ona tak próbuje tu jeszcze, wiesz, cwaniaczyć. Pogrywać, tak, ale to tylko. To jest gra. My jesteśmy tam obok ciebie, i ja i Dorotka. Każ jej podejść i powiedz mi, jak ją widzisz. Jak wygląda. Mhm. Pięknie widzisz. Popatrz na nią. Przyjrzyj się jej. Jak wygląda? Pierwsze, co ci przychodzi, nie analizuj. Nie analizuj. Mów. Jakaś blondynka z kręconymi włosami. Mhm. Jakie ma oczy? Popatrz na jej oczy. Zielone? Zielone mi przychodzi. Mhm. Potrafisz określić jej rasę? Czytując ją intencją i od razu ci informacja przyjdzie. Jaka informacja ci przychodzi? Arcturianie. Krzyżmy. Jak? Arcturianie. Arcturian? Nie. Nie. Tak mi przyszło. Ustawiła. Robicie w bambuko. Ma ci pokazać oryginalną formę, oryginalny kod genetyczny. I popatrz na oczy też w pewnych momentach, Andrzej, czy one nie zmieniają koloru na żółto. Mhm. Bo są momenty, kiedy są żółte, a kiedy są zielone. Mhm. I teraz ją szczytaj. Jaka informacja ci przychodzi? Nic mi nie przychodzi. Okej, dobra. Wiemy, że jest to istota demoniczna. A zapytaj ją, dlaczego się tak mści na tobie. Zobaczymy, czy będzie miała odwagę i jaja ci powiedzieć prawdę. Tak. Dlaczego ci takie atrakcje tutaj robi w życiu?
Zapytaj ją. Może słyszałam, żeby mi przykrzyć życie i upodlić. Upodlić. A zapytaj ją, czemu cię tak bardzo chce upodlić. Co jej zrobiłeś takiego? Słyszałam, że nic tak dla zabawy. Dla zabawy. Nieprawda. Dobrze, idziemy do pierwszego momentu kontaktu z nią, Andrzeju. Idziemy do pierwszego momentu. Jeden, dwa, trzy. I powiedz mi, co odbierasz, co widzisz? Co widzisz, Andrzeju? No nic, nie widzę. Zakryła mu Dorotka, wiesz? Asiu, powiedz, pierwszy kontakt, jak wyglądał? Pierwszy kontakt to była poprzednia inkarnacja. Kiedy z nią razem tam wystąpił. Andrzej był też mężczyzną, ona była kobietą i była to kobieta, która bawiła się ludźmi. Bawiła się głównie mężczyznami. Chyba starała się odreagować wpływ swojego ojca, który był niefajnym tatą na mężczyznach, jakich ona poznaje. I zabawiała się ludźmi. I jej taką główną taktyką było tak, poznać kogoś, upokorzyć, rozkochać, porzucić. Czy ona już wtedy była istotą zdemonizowaną? Nie, nie była istotą zdemonizowaną jeszcze wtedy. Była po prostu już na pograniczu, ale jeszcze nie do takiego stopnia. I tak robiła z mężczyznami. Po prostu tak jakby chciała odreagować tego niefajnego tatę. Czyli mściła się na kimkolwiek, kto jej tylko po prostu się napatoczył w drogę. A jak miał Andrzej na imię tam w tamtym wcieleniu? To znaczy miał Jamie. A jaki to był kraj, w którym mieszkali? Anglia. Anglia. Jamie ona miała na imię Luisa. Czyli to nasza Ligia dzisiejsza. I na niego trafiła też, tylko że tutaj się trochę przejechała, dlatego że znała go już jako kolegę i ona już po prostu jej pole manewru, a siła zemsty była tak duża, że jakbym to określiła, nie miała już na kogo tak naprawdę, na kogo puścić tych swoich emocji, więc wyhaczyła tego właśnie kolega, czyli tego Jamie'ego. Ona go rozkochała w sobie, porzuciła, wywoływała... Ile Jamie ma wtedy lat, kiedy to go znaczy, poznaje? On miał 19 lat, jak zaczęła się ta sytuacja. Kiedy ją poznał, miał 16, ale ten kontakt był przerywany, czyli 19 to był młody chłopak. On nie wiedział, o co jej chodzi. Zmieniała cały czas zdanie. Mówiła coś, wycofywała się z tego, zwalała na niego winę, odkręcała kota ogonem, takie zachowanie, wiesz, typowo nie wiadomo o co chodzi, ale dyskomfort był. I on w pewnym momencie miał 23 lata, później już, Jamie, kiedy nie wytrzymał tych zmian nastrojów, tego, bo on nie wiedział w ogóle o co w tym chodzi. On miał z nią jakąś bliskość, gdzie ona go potem oskarżyła, że ona tego nie chciała. Czuł się winny, tak jakby krzywdę jej zrobił, czyli ją brzydko mówiąc zgwałcił, ale tak to nie wyglądało. Cały czas tak jakby dziwne takie sytuacje u siebie w głowie układała, które przekładała na niego.
Obwiniała o wszystko, mimo tego, że chłopak pracował, starał się nawet zapewnić byt i wszystko, zawsze był winny, zły, najgorszy, głupi, albo starał się ją skrzywdzić. Zawsze krzywda dotknął, to była krzywda, bo ją to bolało, ale on nie wiedział, no to ją przepraszał. Takie sytuacje, i on w wieku 23 lat miał dość. Czyli ona po prostu celowo się tak zachowywała, żeby Grała wzbudzić w cały nim czas, poczucie winy. tak, cały czas wzbudzić poczucie winy i cały czas grała na jego A to co się emocjach. wydarzyło, kiedy miał te 23 I lata? on właśnie wtedy powiedział: stop, już miał dosyć. On chce normalną kobietę, nazwijmy to normalną kobietę, bo to nie była normalna kobieta, i normalny związek. I poznaje sobie taką dziewczynę. I w momencie, kiedy on zaczyna, jeszcze nawet nie jest, nazwałabym to w związku, tylko na etapie takiego poznawania Poznawania się, się. Ona cały czas dalej próbuje tych sztuczek, bo wiesz, no ona chce się dalej bawić, ale nie ma z kim. Więc jest wściekła i on jej mówi wprost, że on nie będzie tej znajomości utrzymywał. Powiedział jej to i to ją zabolało. I co się wydarzyło dalej? Ona każdą osobę, którą poznała wcześniej poza nim, psychicznie dała radę i fizycznie pokonać. Czyli wygrywała te swoje gierki, te walki. A tutaj ktoś jej się postawił. Z nim się nie udało. Ona jeszcze nie wygrała, z nim się nie udało, ale ona chce wygrać. Wait, wait, poczekaj jeszcze, daj mi szansę. Ale to nie tak, on już miał dość. I co się dzieje dalej, Asiu? Wychodzi bardzo silna energetyka typowej takiej złości. Ona mu wysyła taką nienawiść telepatycznie i mentalnie. Wysyła takie częstotliwości i po prostu bojkotuje go na każdym stopniu. On po prostu atakuje go, to go dotyka w pracy. On pracuje, pcha wózek i tam widzę, że nie traci tak jakby przytomność. On słabnie. A co to jest za praca, Asiu? To znaczy, on pracuje na takim jakimś prowizorycznym magazynie, wiesz, i przeciąga takie wózki, i na tych wózkach są produkty spożywcze. I on słabnie tam, i ten wózek tak jakby się przewraca, te produkty się psują, wylewają, tłuką, i szef, który też jest cholerykiem, trochę ma pretensje, że jak to, tak, że będzie musiał za to zapłacić, energetyka mu spada. I ona atakuje też tą jego nową znajomość i ta znajomość się w finale, że tak powiem, nie rozwija rozpada. Bardziej, bo nie ma takiej opcji. Zło życzenie wychodzi takie, że ona mu brzydko życzy, żeby zdechł. Tak to wygląda. Tak I to zło życzenie go dotknęło? Zło życzenie go dotknęło na tyle, że on umrzeć nie umarł wtedy, ale nigdy nie ułożył sobie życia prywatnego. Już w tamtym wcieleniu. Każda praca, to też się powtarza w odniesieniu do tego życia, każda praca, jakiej się wtedy jeszcze próbował podjąć, ona nie dawała efektów. Albo ktoś go oszukał, albo szukał. Ktoś nie zapłacił, albo zapłacił mu mniej, albo walił w bambus, powiem brzydko, i nie miał ani pieniędzy chłopak, ani nie miał związku. I powiedz mi, jak się to życie jego zakończyło? Widzę chorobę, to było zapalenie płuc u niego i on dostał już depresji dla mnie. A w wieku ilu lat umiera, Asiu? To znaczy miał 35 lat, bardzo młody. Miał depresję, miał jakieś takie stany właśnie chandry, obniżonego nastroju, nawet lęków, powiedziałabym, i czuje się źle, wie, że jest chory. On już nie miał kompletnie, był tak przytłoczony tym wszystkim, miał że on nie miał życia. Motywacji, żeby nawet pójść, nie wiem, do lekarza, czy kupić sobie jakieś leki na to. On tam umiera w domu, u siebie w łóżku. Dobrze. A co w tym samym czasie dzieje się z tą Luizą? Ona widzi w tym momencie, że on wychodzi, to znaczy wie, że go nie ma, czyli że umarł, ale jest na tyle wściekła, bo jeszcze
To była pierwsza osoba, jako tutaj Jamie, który jej się postawił, z którą ona nie wygrała. Ona nie była w ogóle przygotowana na jakąkolwiek porażkę z kimkolwiek. Dobra. Tak. On wyszedł z ciała i powiedz mi, w którym momencie ona tam dołącza między To znaczy, wcielenia. ona obserwuje na razie, jak on wychodzi z ciała, obserwuje to, jak on wybiera kolejne życie, obserwuje to, jak on wchodzi w tą Ale inkarnację. to jest krótki, tutaj widzę bardzo czas między jedną a drugim wcieleniem. Tak, bardzo, bardzo krótki, to około czasu ziemskiego, może 2 dni Dorotka było, no nie? Właśnie, a czemu on tak się zdecydował szybko wejść w drugie wcielenie? To znaczy, on chciał, tak jakby miał wrażenie, że nie dokończył swojego życia, czyli chciał tak jakby dopełnić te rzeczy, być kochanym, być chcianym, mieć dobrą pracę, dlatego on podejmuje tak szybko decyzję. Ona go obserwuje, funduje mu też dzieciństwo od razu. Te kłótnie rodziców i to, co, o czym Andrzej wcześniej mówił, to też była już kontrola mentalna jej, czyli ona starała się No już... dobrze, ale ona już nie miała tamtego fizycznego ciała, Asiu, bo to to znaczy, mnie ona miała jeszcze fizyczne ciało, ona po pewnym czasie wychodzi z inkarnacji, odbierając sobie życie. Z tamtej ale inkarnacji. Fizycznie ma Fizycznie, Andrzej ile lat? Fizycznie miała 32 lata, jak Dobrze, sobie a Andrzej zrobił. ma ile lat, kiedy jest już tutaj, bo on już tutaj był, tak? Kiedy ona wychodzi z ciała w tamtym wcieleniu. Tak, jak wychodził, miał 35, a kiedy tak naprawdę przejęła jakąkolwiek kontrolę, bo ona miała jeszcze jednego mężczyznę, że tak powiem, to może jest ważne, który też wyszedł, czyli ona tak jakby rozdwoiła swoją uwagę i wyłapała tutaj Andrzeja dopiero, nie wyłapała, wyłapała to ona od początku, ale skupiła swoją uwagę, jak on miał 13 lub 14 lat na ziemi, bo zajęła się tym wcześniejszym jeszcze, który też jej tam gdzieś podpadł. Ona po prostu przyszła tutaj, przychodzi tutaj w wymiar ziemski, obejmuje ciała ludzkie po to, żeby się mścić. No dobrze, ale nie odpowiedziałaś mi na pytanie. Ja cię zapytałam, czy w momencie, kiedy on już tutaj wszedł w ciało fizyczne, kolejną inkarnację, ona jeszcze tam miała ciało fizyczne w tamtym wcieleniu. To ile on miał fizycznie tutaj, kiedy ona wyszła z ciała? To znaczy, on był, jak mi pokazuje się to, że on był jako niemowlę tutaj. Aha, a ona jeszcze, że miała 32 lata, czyli ja to tak widzę, Drodka. Okay, i ona dobra, potem też wychodzi. No. Dobra, a powiedz mi jeszcze teraz, jak on wybiera sobie to wcielenie? Chcę zobaczyć moment decyzji o... Wybierał bardzo tak wzruszone, wybierał taki zapłakane, wybierał taki energetycznie, może nie na tyle słabe energetycznie, co zestraszone tą księgę i on szukał tylko poczucia bezpieczeństwa, że będzie mama, tata, ktoś, że będzie rodzina. No ale to już był hologram. To już nie było, nie było prawdą, co on wybrał sobie. Poczekaj, Andrzeju, podejdź do księgi tego życia, którą sobie wybrałeś w tym życiu. Moment, kiedy wybierasz tą księgę życia, podejdź tam na 3. 1, 2, 3. I chcę, żebyś przewrócił strony i przyjrzał się tej księdze. Powiedz mi, jak ją odbierasz? Co widzisz? Odbieram to jakoś radośnie. Radośnie. A wczytaj się w ten tekst, który tam jest. Jakie warunki wybierasz na to życie? Chodzi mi szczęście, radość. Rodzina. Ale są szczegółowo opisane wszystkie te twoje przeżycia, czego będziesz doświadczał, czy tylko tak ogólnie? Tak ogólnie. Ogólnie. No to tutaj nie jest doprecyzowane. A kto napisał tę księgę? To ty napisałeś sobie sam? Czy to już było napisane i podszedłeś do takiej księgi? Przyszło mi, że ja napisałem. Że ty napisałeś. Tak, przyszło. Ale tutaj się bawi, no.
To nie ty napisałeś. Nie, to nie twoje. Zobacz prawdę, zobacz skąd ta księga pochodzi, od kogo. Kto, chcesz zobaczyć osobę, która napisała tę księgę. Wyraź taką intencję i powiedz mi, kto, kogo widzisz. Kogo widzisz? Przyszedł mi ktoś taki w czarnej szacie. W czarnej szacie. Kto to jest? Niech ci się przedstawi. Kto to jest? Kim jest ta osoba w czarnej szacie, która napisała ten scenariusz? Słyszałem, a kaptur? Bóg. No to słyszałem. Dotknij tego Boga. I ściągnij mu ten kaptur i zobacz, jak ten Bóg wygląda. Ja chętnie go poznam. Jak Bóg, to chętnie go poznam. Ja też. Może jednak się przełamie, przekonam. Któż to wie? I jak widzisz tego Boga? No taka twarz jest no nieludzka. Nieludzka, czyli jaka? Jaką formę ma? Jako starzec, jako kto? Jak ci się pokazuje, jako kto? Coś mi przychodzi jako reptilian. Jak reptilian, a dotknij go. Czy to jest reptilian? Nic ci nie może zrobić. Jeszcze jedno, Dorotko, jak mogę. Przypomnij sobie oczy Ligi, które zmieniały się na kolor żółtawy. Popatrz teraz inaczej, tak. No, zapytaj się, czemu jaja sobie robi, dlaczego się przedstawia jako Bóg, skoro nim nie jest, bo go nie ma. Zapytaj się ją. Słyszałam, bo tak chce. Taki kaprys miała. Tak właśnie chce. I ona tą księgę ci przedstawiła, ten hologram? To są jej warunki? No tak. To teraz zapytaj ją, jakie są prawdziwe warunki pod tym hologramem, które przyjąłeś. Na jakie warunki cię tam wsadziła? Co tak naprawdę przyjąłeś? Niech ci to powie. Na co się zgodziłeś? Cierpienie, smutek. To jeszcze. Żal. A zobacz teraz na linii czasowej, gdybyś z nią został, co dalej by jeszcze tutaj wymyśliła dla ciebie, jakie atrakcje. Gdybyś nie zdecydował się na to, żeby się z nią pożegnać, jak by dalej wyglądało twoje życie z nią? Przyszła mi śmierć. Ile miałbyś lat, gdybyś umarł w momencie wychodzenia z ciała? Trzydzieści sześć, coś takiego. I czym spowodowana byłaby ta śmierć, Andrzeju? Wypadkiem. Zobacz, jak ten wypadek ona by spowodowała. Co sobie umyśliła? Wypadek samochodowy.
A zobacz energetycznie, jak do niego dochodzi, co ona, w jaki sposób ona wpływa na tę sytuację. Zobaczymy jej sposób działania. Energetycznie, widzisz to z góry. Ciało emocjonalne wyłączasz, bo to jest tylko alternatywna przyszłość, która mogłaby się wydarzyć. Na zdrówko, ale my wiemy, że się nie wydarzy. Co zrobiła, że doszło do tego wypadku? Jak to widzisz energetycznie? W jaki sposób wpłynęła na ciebie? Jak to widzisz, Andrzeju? Coś z kierownicą przychodzi, ale tak. Ona nie wiem, co się do końca. manifestuje w tym aucie razem z tobą. Ona za tę kierownicę tam łapie. Chyba tak. To się łapie za kierownicę. Asiu, jak ty to widzisz na linii czasowej? Ale zmienia kierunek. Ona kieruje samochód tak, żeby uderzył w drzewo. Czyli łapie, wyrywa mu i po prostu kieruje to no, na tej prędkości, na jakiej jadą w drzewo. On uderza w prawą stronę poboczną. I co by się stało po wyjściu z ciała, gdyby nadal był z nią? Wyszedłby też taki zapłakany, bardzo słaby i przerażony. Przerażony. I to przerażenie też w tym życiu też ma cały czas w pewnych momentach. I w kolejną inkarnację też by... To znaczy właśnie to się pokazuje pośrednio, bo on chciałby wejść, ale już bałby się, więc pokierowałby się w kreację, ale w taką, że lepiej tam nie wchodzić. Czyli poszedłby w zupełnie gorsze miejsce i osoby, które tam pracują i bytują, moim zdaniem tak łatwo by go nie wypuściły. Nie mówiąc, że nie wypuściłyby go dla mnie praktycznie wcale. Dobrze, Asiu, i moment teraz, bo to już znamy przyczynę z tamtego wcielenia, tak. Czyli tak naprawdę uaktywnia się Ligia w momencie, kiedy ma 14 lat, Andrzej, i dochodzi do tego pseudoślubu i to jest ten moment, w którym ona tak naprawdę... Ona wchodzi też wchodzi. W osobę, która tam z Andrzejem jest, dziewczynę. I patrzy tylko na dogodny moment, tak jakby też wysyła taką nieświadomą zgodę i świadomą, że on się na coś tam zgadza, ale to kompletnie nie była zgoda z nią, tylko miała być z kimś zupełnie innym, czyli ale taka... powiedz mi, Asiu, taką rzecz, czy ta zgoda w ogóle na tą ingerencję, ona jakby dopełniła się w tym wieku 14 lat w ucieleniu? Dopełniła się wtedy, tak. Tak, czyli początek był w tamtym wcieleniu, a tutaj już przypieczętowała. A tutaj po prostu przypieczętowała swoją pracę i to, co starała się też zrobić i wykonać, tak? Dobra, to już wiemy. To jeszcze, Andrzeju, jedną rzecz chciałabym, żebyśmy poszli do twoich wizji, bo piszesz tutaj, że miałeś wizję. Chciałabym, żebyś mnie do tej wizji zabrał i powiedział mi, czym jest ta wizja z poziomu energetycznego. Na trzy idziemy tam. 1, 2, 3. I jesteśmy w tej kreacji, w tej wizji. Co to jest za wizja, Andrzeju? No ta wizja to teleport jakiś widziałem. Jaki raport? Teleport. Teleport. Czyj? Czyj? Kto się teleportuje? Zobacz to. Wejdź w tę wizję bardziej. Jakieś światło. Światło przyleciało. Zatrzymaj czas, poczekaj, jeszcze raz, cofnijmy się w czasie i w momencie, kiedy to światło przelatuje, robisz stop klatkę, zatrzymujesz film. I chcę, żebyś dotknął tego światła i sprawdził, czy ta energia to jest ta sama energia, którą ma Ligia. Czy to jest jej energetyka?
chyba jest tak. To chyba tak. Mhm. I czemu służyła ta teleportacja? Co to było? Dlaczego ona ci to pokazała? Dlaczego ty to zobaczyłeś? Tą teleportację? Jakaś ucieczka chyba. Ale kto uciekał? Że ty uciekałeś? Czy ona? Kto ucieka? Widzisz, czyja to ucieczka jest? Nie, ale przychodzi, że to ja. Że to ty. Asiu, jak ty to widzisz? Tak. To Andrzej ucieka przed nią? Tak, on ucieka. Mhm. A co to był za moment, który on zobaczył w tej wizji? To znaczy, ona też mu postawiła pewne warunki, ale tylko po to, żeby tak jakby zobaczyć, czy on... bo miało doświadczenie z poprzedniej inkarnacji, że on się po prostu w pewnych momentach jej bał, no bo ciężko było się jej nie bać. Mhm. I tutaj tak samo, te światło, tutaj nie wiadomo kto, podstawiła się za Boga też wcześniej, ona, ale to było takie typowo jej, bo ona uważa się tak naprawdę za Boga, ja jestem Bóg, ona tak mówi. Aha. Są momenty, że ona się tak uważa za istotę bardzo wysoką, że jest ponad wszystkimi. Nieważne ponad kim, kto to jest, ona jest najważniejsza. I tutaj taki też, tak, właśnie taki narcyz. Taki narcyzm, który też mu pokazała i tutaj w tej wizji tak samo. Ona tu po prostu musi być zawsze na pierwszym miejscu. Na czyli pierwszym miejscu. Najważniejsza. Nieważne nawet, czy o niej myślisz dobrze, czy źle, pozytywnie, negatywnie, ona jest, wiesz, na końcu twojego języka, czyli o niej jest mowa. Ona musi czuć się ważna. Ona też bardzo boi się być nieważna. Dlatego pogrywa sobie z ludźmi i pogrywa sobie tak, jak może, żeby o niej tylko mówiono. No. Pod ile fizycznych ciał jest podpięta w chwili obecnej? W tym momencie ona już, wiesz, to znaczy, ale tylko dlatego ten wpływ spadł, dlatego że osoby, pod które była podpięta, po prostu opuściły ten wymiar i ona, no ciała subtelne to tak, wiesz, obserwuje, ale już jej się nie chce, różnie, ma zachcianki, jak to baba, 45 tysięcy ludzi. Ale te ciała subtelne... Ludzi żyjących. Aha, no. Czyli jeszcze ingeruje w tych ludzi jeszcze, tak, to są te osoby, które inkarnują w tym momencie na Ziemi, tak? Razem z ciałami subtelnymi, które ma tam na baczeniu, ale już ma, tak wiesz, olała, już jej się nie chce, bo to nieciekawe, bo on jest zdecydowane, nie wybrało inkarnacji, byłoby jakieś 65 tysięcy. No to dobrze, to w takim razie, czy subtelny Andrzej chciałby przywołać te wszystkie ciała, w które ona ingeruje? Tak, chciałby im pokazać i na pewno też zrobić przekaz, żeby one zdjęły ten wpływ. Tak, oczywiście, że tak. W ogóle nie wiem, czy Dorotka zauważyłaś, ale ja wiem, że mnie cię nie widać, ale odczuwam taką bardzo dymną atmosferę. Ja cały czas czuję się tak dzisiaj, jakby mi ktoś, nie wiem, włączyłam sobie nawet kazidełko w pewnym momencie, żeby sobie pooczyszczać, ale tak jakby mi leciał gdzieś jakiś dym, taki, nie że gęsty, taki wiesz, jakbyś, nie wiem, paliła, nie wiem, ze dwa papierosy naraz, tak? Tak ja odbieram to u mnie w pokoju, gdzie jestem. Tak, zgadza się. Dobrze, czy Andrzej woła te świadomości, które są pod wpływem tej istoty? Woła to wszystko, są mężczyźni. Sami mężczyźni. Nie ma ani jednej kobiety. No oczywiście, bo jak ma zgryz na facetów, no to po co jej? Ma bardzo duży uraz. I ale myślę, bardzo... że od dzisiaj to chyba się zmieni, bo będzie miała i do kobiet. To znaczy, no będzie miała chyba uraz na nich, ale ona sama, także tutaj to się trochę tam odmieni. Nie będzie tak, jak ona chce w tym momencie. Bardzo blokuje, bardzo patrzę na te osoby tak ogólnie, bo już nie będę tutaj się rozgadywać o tym, jakie mają, nie wiem,
fizycznej, jakiejś dolegliwości albo coś, ale sprawa Cechy taka wspólne, łącząca, wspólne tak, tych ludzi, tak, to jest to z Andrzejem. dowalić im na każdej możliwej linii. Nic Czyli też im. mają problemy Ze ze związkami, związkami. Z A w rentami, jakim z wieku jakimiś. są ci ludzie? W jakim wieku? To nie są osoby takie, wiesz, powyżej do 46 roku życia. Aha, maksymalnie. Czyli ona nie opiera się, wiesz, na staruszkach tutaj, czyli nie atakuje osoby starsze, tylko takie osoby właśnie w takim przedziale wiekowym, że jeszcze, no, tutaj da radę coś tam ugrać, tak? A czy ona korzystała kiedykolwiek z energii seksualnej Andrzeja? O, jak najbardziej. No właśnie. Ona w ogóle od tych osób też wyciągała energię seksualną cały czas i też... Andrzej anuluje wszystkie te zgody na nieświadome nawet, na te tak. pobieranie energii. Wszystko do niego wraca. Energię mentalną, energię wszystko, wszystko seksualną wraca do niego. Ciągnęła grubo tyle, ile mogła. Wszystko cały anuluje. Czas. Anuluje w ogóle wszystkie zgody, wszystkie umowy, świadome, nieświadome. Wszystko. Może od razu drogę też ci ludzie, bo od nich też wszyscy. Wyciągała, nie? Tak. Wszyscy wyciągają. I u nich też, jak kogoś poznali, to takiegoś... Jak była to osoba, która mogłaby coś wnieść pozytywnego do tego życia, tak to wygląda, że tym osobom się tak jakby odechciewało, tak jakby, ale to już jest jej wpływ. Ona tutaj nie pozwalała na kontakty, paraliżowała wręcz te kontakty mężczyzn z kobietami, że coś blokowała po prostu tutaj. Anuluje w ogóle ten pseudoślub. Nie było go. No bo to, ten, to takie, takie zapieczętowanie z nią to było, tak? Tak, anuluję to. I to imię Agnieszka, które się tam przewijało, ale no tutaj taka typowa podstawka, tak, na to imię, żeby kierować się w tym kierunku, to nie tak. Tak, anuluję to. No. Od razu niech anuluje już tą wizytę, znaczy się tą pracę o to uwolnienie. U tej pani w czerwcu od razu też to anuluje już. No gdyby podpięcie było inne, to ta praca skończyłaby się mega, mega źle, tak. I anuluje też zgodę na to wcielenie, że spotyka tego Boga w ogóle. To znaczy ten Bóg to była ona, także tutaj... Tak, ale to też anuluje tę całą tak. sytuację. Wszyscy pociągali tamte tak. nałożenia? Ściągnęli i ta zakapturzona też postać na czarną, którą Andrzej opisywał przy księdze, tak jakby z twarzą reptiliana, to też była ona. Ona, to też to anuluje. Wszystko tak. Wszystkie przekazy mentalne, które dostał od niej, wszystko to anuluje, wszystko to ulega dezaktywacji. O, mnóstwo tego, mnóstwo. To są takie powiązane nawet kokardą, ci powiem, pliki kartek Dorotka, żebyś mi listy miłosne pisała do kogoś tak. przez całe życie. Tyle tego jest. I tą sytuację z tym messengerem też to anuluje wszystko. Anuluje tę całą sytuację. Nie ma. Tak, i ten szantaż też tam wszystko, z głowy. Wszystko usuwa. I strach przed skutkami, że tak powiem, prawnymi Dokładnie. Tej sytuacji, które się tam skutków. Mogłyby zadziać, tak. Wszystko to usuwa. Ona po prostu grała na takich grała. Liniach, na jakich mogła, a grała dlatego, że wchodziła w ciała innych ludzi. Tylko i wyłącznie dlatego. Nie? Ładnie. On to wyrzuca. Dobrze. Andrzeju, czy ty jesteś gotowy, żeby tą panią wyrzucić ze swojego życia całkowicie, raz na zawsze odprawić? Tak. Dobrze. To w takim razie otwierasz jej drzwi. I możesz jej podziękować, jak tam lubisz. Możesz jej przyspieszyć ruchy. Ona i tak już ci nic zrobić nie może. Niech wyłazi. Ona idzie już i tak do miejsca, w którym powinna przebywać. Do swojego domu. Nie będzie tam miała okazji, żeby już na ludzi wpływać no jakkolwiek. Dlatego tutaj no... I powiedz mi, co się dzieje, kiedy ona wychodzi, Andrzeju. Drzwi się zamknęły. Jak się teraz czujesz, kiedy wyszła? No, bardzo dobrze.
Okej, to jeszcze cofamy się, Andrzeju, na koniec. Cofamy się jeszcze do tamtego wcielenia, kiedy byłeś tym Jemim w tej Anglii. I chciałabym, żebyś się cofnął, zanim poznałeś te, w wieku 16 lat tę Luizę. I chciałabym, żebyś zmienił całkowicie tutaj tę linię czasową, czyli nie poznajesz jej, zmieniasz sobie to życie, układasz zupełnie inaczej, zmieniasz decyzję. I powiedz mi, na co zmieniasz to życie, kiedy rezygnujesz z tamtej linii czasowej? Sam swoją drogę teraz wybierasz. No, szczęśliwe. Dobrze. I teraz zobacz, jak wychodzisz z ciała. Ile masz lat, kiedy wychodzisz z tamtego ciała na tych nowych warunkach, kiedy ona się w ogóle nie pojawia w twoim życiu? Jaką masz energetykę, jak wychodzisz z ciała? Coś mi przyszło 800. 800 masz energetykę, a ile masz lat, jak opuszczasz ciało, jak postanawiasz już, że to życie przeżyłeś tak, jak chciałeś i to jest czas, żeby wyjść z ciała. Ile masz wtedy lat w tamtym życiu, na tych nowych warunkach? 72. Super. I powiedz mi, teraz wychodzisz na nowych, na tych częstotliwościach i wybierasz sobie sam księgę, którą zapisujesz własnoręcznie. Podchodzisz do pustej księgi i bierzesz długopis i zapisujesz dokładnie. To się dzieje bardzo szybko. Jak scenarzysta piszesz, jakbyś pisał film. Całe to życie sobie zapisujesz ze szczegółami. Dzieciństwo, rodzinę, którą wybierasz. Czym się będziesz zajmował, to, że będziesz kochał to, co robisz, że wszystko to, co chcesz, żeby przeżyć w tym życiu, chcę, żebyś tam zawarł w tej księdze. I powiedz mi, co się dzieje, kiedy to robisz. Piszesz sam nowe warunki dla siebie. I powiedz mi, co zapisujesz w tej księdze. No, dzieciństwo szczęśliwe, radosne, kochające. Pięknie. Ciepłe, radosne. Podobne. Rodzinę jaką chcesz. Tak, szczęśliwa, szanująca kobieta, dbająca o mnie, dbająca o dzieci. Dzieci, które są wspaniałe, które kocham i one też mnie kochają. Czy zapisujesz samorealizację się też zawodową? No i no, praca związana z budownictwem to, że zawsze będą pieniądze w dostatku, a nie niedostatku. Tak, że zarabiasz wszystko naprawdę. Tak, że zarabiam. Jestem w stanie utrzymać całą rodzinę. Żyjesz w obfitości, dokładnie. I otaczasz się wspaniałymi ludźmi, uczciwymi. Tak. Wszystkie szczegóły. Dobrze. I jak już zapiszesz wszystko, to na trzy, policzę do trzech i spotykamy się w teraźniejszości na tych nowych warunkach, Andrzeju. Dobrze? Jeden, dwa, trzy. I teraz chciałabym, żebyś poszedł do przyszłości na tych nowych warunkach. Napisałeś księgę i teraz chcę, żebyś powiedział mi w przyszłości, jak widzisz siebie za pół roku, za rok. Zobacz na linii czasowej, jak siebie odczuwasz, jakie emocje ci towarzyszą.
Możesz dokładnie ze szczegółami zobaczyć swoją przyszłość, którą dla siebie zapisałeś. No, widzę, że buduję dom. Pięknie. Jestem szczęśliwy i radosny. A w jakim kraju budujesz dom? Zobacz, tam jest ciepło, chłodno. Co to jest za miejsce? To jest Polska, czy to jest jakiś inny kraj? Polska, Polska przychodzi. To nie jest ciepło, Dorotka. No dobrze, no to słuchaj, zależy w której części Polski. No. A zobacz, jaka jest sytuacja w tym momencie w Polsce. Jak odbierasz Polskę w tamtym momencie, kiedy budujesz dom? Jest spokojnie w Polsce? Na świecie? W miarę spokojnie. Jak odbierasz? Uspokoiło się te tutaj, te szczypawki? Jak to widzisz? Tak? Jakaś ważna rzecz wydarzyła się w międzyczasie, taka globalnie? Coś odbierasz? Coś ci przychodzi? Nie, przychodzi. Dla ciebie jeszcze coś istotnego, Andrzeju, wydarzyło się w międzyczasie? Jeszcze nie, ale coś przeczuwam, że ale, coś się że jeszcze wydarzy. Coś fajnego się ważnego wydarzy. Coś się przeczaja w pobliżu, tak, fajnego. Ale to już tylko same fajne rzeczy, Andrzej. Jak zapytałaś Dorotka, że tak się wtrąca trochę niemiło może, że coś się wydarzy, to mi do głowy coś przyszło, ale nie powiem, bo zbanują nas. No nie, to potem na prywatnie. O takiego małego pana mi chodzi, wiesz, niektórego. Aha, no. Wiem o jakim panie mówisz. Dobra, już nic nie mówię, słuchaj. Tak, wiem. Przepraszam, że się wtrąciłam, ale wiesz, no po prostu mordka mi się zaśmiała i musiałam, tak? Tak. Dobrze, Andrzeju. To w takim razie jeszcze pójdziemy do ciebie tutaj, do mieszkania i chciałabym, żebyś energetycznie oczyścił swoje mieszkanie z tych śladów po tej pani. Dorotka, i od razu, jak już będziecie czyścić, Andrzej będzie czyścił ściany, bo są wpisy w ścianach, widzę, wiesz? To tutaj... Przyjrzyj się, Andrzeju, no, tym ścianom, tam jest na tych takie ścianach. Takie są, wiesz, dziwne jakieś zygzaki, szlaki, wpisy. No. On wszystko pięknie widzi. Jesteś super telepatą, Andrzej, naprawdę. Widzisz, naprawdę. Ja jestem pod wielkim wrażeniem dzisiaj. Po prostu całą pracę od początku do końca sam wykonujesz dla siebie. Wielkie brawa dla ciebie. Zobacz, co tam jest na tych ścianach. No, takie zygzaki, jakieś hieroglify. Usuwaj to. Wszystko to usuwaj do portalu. No czyścisz to właśnie ściany. Jest. No. Tak byś zamalowywał. Usuwasz, po prostu czyścisz. Wszystko to wychodzi z tych ścian. Poszło? Jeżeli masz środek lokomocji, samochód, to też go wyczyść energetycznie z tej energii. Wyczyściłeś? Tak. Asiu, sprawdź, czy jest wszystko dobrze wyczyszczone. Jest czysto, Dorotka. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz, Andrzeju. Czy jeszcze masz w sobie jakieś przekonania odnośnie braków finansowych, że pieniądze przychodzą trudno, że praca musi być ciężka i trudna? Jakiekolwiek przekonania, które byłyby takie ograniczające, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy? Nie, teraz nie. Kiedyś miałem, ale teraz już nie. Teraz już nie masz takich przekonań. Dobrze. Asiu, widzisz jeszcze rodowo i inkarnacyjnie. To się patrzyłam na to przekonanie rodowo, żeby też zobaczyć, czy prawda, tutaj tak się nie przeciągnęło. Widzę, że było, ale on to usunął. Czyli on tutaj bardzo ładnie rozprzestrzenił swoją pracę też na inne takie aspekty, na inne linie. Bo to po linii rodowej właśnie było też przeciągnięte, tak?
Ale to być może przy zmianie tej ścieżki. Przy to być zmianie tej może ścieżki, tak, bo wiem, że mogło to było na być pewno, ale pominięte. nie ma. Nie widzę inkarnacyjnie tutaj i A między rodowo. inkarnacjami też już nie, bo on zmienił te linie, no to tam już nie ma. To znaczy, być. Dla mnie w ogóle jest czas to na linii inkarnacyjnej, rodowej i tutaj między inkarnacjami też. Nie widzę niczego, co by mogło to mu też powodować jakieś negatywne skutki w obecnym życiu. Andrzeju, teraz zobacz jeszcze w najbliższej przyszłości zakończenie tej całej sprawy, tej gównoburzy. Jak odbierasz zakończenie? Tak króciutko, nie bez szczegółów. Jak się czujesz na koniec zakończenia tej sprawy, tej sytuacji całej? Jak ona się kończy dla ciebie teraz już, na tych nowych warunkach? Jak to odbierasz? Czuwam, że dobrze. Że poczuję ulgę. Dokładnie tak. Czy masz jeszcze w sobie jakąś niepewność, lęk, wątpliwości w stosunku do tej sytuacji? Czy wszystko wyrzuciłeś? Chyba jeszcze coś jest. To sprawdź dokładnie, Andrzeju. Trzeba wszystkie wątpliwości, które wykreowałeś, wszystko to trzeba wyrzucić. Nic nie może zostać, nawet pamięć po nich. Tak. Bardzo ważne. Wszystko do portalu idzie. Wek. Obawy, lęki, jakieś zwątpienie. Poszło? Poszło. Dobrze. Czy wpisałeś sobie takie programy przeciwstawne wspierające na to życie? Takie przekonania, które będą cię motywowały i że będą powodowały, że będziesz ciekawy tego życia i będziesz z radością się budził rano w oczekiwaniu, co fajnego dzisiaj się wydarzy. Bo możesz to jeszcze w każdej chwili uzupełnić. Zapisałeś wszystko to, co chciałeś? Tak. Dobrze. Dobrze, Andrzeju. Czy jesteś gotowy zamknąć tę pracę dla siebie? Tę sesję? Dobrze. Asiu, czy widzisz, że wszystko jest ok u Andrzeja? Tak, widzę, Dorotka, że jest czas, to jest w porządku. Dobrze, bardzo połączenie pracował. Między ciałami subtelnymi, a fizycznym, praca, czakr, wszystko jest... Czakry mają prawidłowe kolory, działają prawidłowo. Przepływ energetyczny na kolorze ocean między ciałami, czyli prawidłowo. Jest w porządku, naprawdę. Ale energetykę ma czy energetykę bardzo pięknie, sam wyczyścił wszystko. Jestem pod ogromnym wrażeniem dzisiaj naprawdę jego pracy. Tutaj ja to w ogóle obserwowałam i widzę, przepięknie pracuje. Może w przyszłości też po prostu sam sobie bardzo pięknie zobaczyć, w czym wszystko. Też będzie miał problem i to wszystko, usunąć. Co będzie tak. Chciał. Dokładnie. Cudowna praca. Także my wychodzimy w takim razie, Asiu, z Dobrze. Przestrzeni Andrzeja. Rozładka, weź tą dwójkę tak skrótnie. Dobra, dobra, żebyś mi nie zasnęła, bo ja cię nie widzę, wiesz. No właśnie o to mi chodzi, słuchaj. Dobrze, 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 to najwyżej będę słyszeć, jak pierdykłaś. Nie, Drot! Dobra, żartuję. Anuluję to. Nie przypominaj dobra. Mi. Dobrze. Wracamy do swoich przestrzeni, rozłączamy się z całą energetyką tej sesji, wszyscy. Rozłączamy się ze wszystkim i ze wszystkimi całkowicie. Bierzemy sobie energetyczny prysznic. Wyrównujemy swoje częstotliwości.
na takie, z jakimi czujemy się najlepiej sami ze sobą. I wracasz do teraźniejszości, skąd do ciebie mówię. I na trzy całkowicie powracasz do swojego fizycznego ciała, które będzie na wysokich częstotliwościach, pełne energii, wolne, kreatywne i lekkie. Jeden, dwa i trzy. I jesteście u siebie. I pięknie. Andrzeju, naprawdę wielkie brawa dla ciebie. Naprawdę. Tak,